Wystrugałam z kawałka kory głowę psa, do której można było włożyć własne oko, więc wkładaliśmy po kolei. Potem pojechaliśmy nad wodę, karmić ostatnie łabędzie, potem na cmentarz. Nie znaliśmy nikogo, ale było tak ładnie, że na pewno tam wrócimy. Wszyscy. Że na pewno tam wrócimy. Wracając, staliśmy na światłach. Widziałam syna w lusterku. Był bliżej niż się wydaje. Widziałam ciebie. Byłeś tam, gdzie zawsze. Jest dziwnie, powiedziała Rosalia, ale przyjemnie. Jakbyśmy zginęli na miejscu, a jedziemy dalej. Jakbyśmy wszyscy płynęli w twoich łódkach z kory, mamo.